historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Task Force Void Nova Hammer. Większość strażników, których znałem, po prostu umierała, żeby zobaczyć ich w akcji. Ja byłem pod tym względem wyjątkiem. Cóż, byli tu teraz, a ci strażnicy nie byli dostatecznie żywi, by móc ich zobaczyć. Przepraszam, to naprawdę był niesmaczny żart. Obecność Adriana chyba trochę na mnie podziałała. A skoro mowa o Adrianie, to gorączkowo grzebał w kieszeniach, trzymając oczy wlepione w monitor. Po kilku chwilach rzucił na stół torebkę z białym proszkiem. Astrocox? Zapytałem. Potrząsnął głową. Nie, tylko zwykły towar. Przedstawienie nie jest jeszcze w punkcie szczytowym. Muszę dostosować tempo. Wciągnął cały kopiec w około pół minuty. Jo! Chrząknął, wycierając nos. Hej, chłopcy, chcecie usłyszeć sekret? Chyba nie mieliśmy wyboru. Grupa zadaniowa. Void Nova. Coś tam. Jak myślisz, w jaki sposób członkowie są rekrutowani? Wzruszyłem ramionami. Nie wiem, jakiś rodzaj testu chyba. Nie! Oni też są obcymi. Opadła mi szczęka. Jak tłumaczył dalej, TFVNH był stale zmieniającym się zespołem złożonym z obcych, poza kilkoma wyjątkami, które stanowiły rozsądną równowagę między potężnymi i zdrowymi. W zasadzie różne kraje od czasu do czasu pożyczały sobie nawzajem swoich własnych obcych, aby wykorzystać ich w swoich oddziałach. W zamian za swoją służbę członkowie mogli swobodnie żyć w społeczeństwie, choć byli przy tym ściśle nadzorowani. Bez wątpienia wiesz o wielu poufnych rzeczach, powiedział Sandu do Adriana. Tylko kim ty do cholery jesteś? Adrian usiadł z powrotem w fotelu. Nikim. Po prostu majsterkowiczem. Mistrz wszystkich fachów, człowiek dobrej zabawy. Był nieznośny. W każdym razie skierowałem wzrok z powrotem na monitor. Bella, walcząc z wrogiem, który wydawał się nie do pokonania, spróbowała poczęstować go falą ostrzy. Ale zanim zdążyła nawet podnieść rękę, została ona złamana jednym mocnym chwytem. Feels the beauty. Sukinsyn wypluła. Życie ulatywało z jej oddechem wraz z każdym słowem. Jak powiedział nam Adrian, tym konkretnym członkiem TFVNH był Kentai Gilotyna Sanders. 197 cm, 130 kg. Podobno był prawdziwym twardzielem. Nienormalnie silny człowiek, z niesamowicie skrzywionym i ostrym poczuciem sprawiedliwości. Dla niego słowo niuans nic nie znaczyło. Resocjalizacja to był żart, druga szansa była obcym pojęciem. Był człowiekiem, którego światopogląd był całkowicie czarno-biały. Dla niego prawo, przez które wylądował w więzieniu, nie stanowiło legalnej sprawiedliwości. Liczyły się tylko jego ideały. Jeśli naruszysz jego wrażliwość, będziesz przestępcą, który oczekuje egzekucji. Ma dość złą reputację w tych okolicach, kontynuował Adrian. Sam schwytał co najmniej 7 obcych z tego miejsca. Prawie wszystkich też zabił. Szczerze mówiąc, nie kibicuję mu, żeby wygrał. Będzie zbyt trudny do okiełznania po wszystkim. W momencie, gdy Bella wyglądała na gotową do odpłynięcia, Kentai został zaskoczony przez nagły atak luz. Cóż, chyba zaskoczony to nie było właściwe określenie. Kentai zablokował jego uderzenie ze względną łatwością. Jest klient zemsty numero uno, powiedział Adrian. Ten wielki koleś wymazał całą wioskę Luza, zanim ściągnął go w to miejsce. Nic dziwnego, że jest wściekły. Po raz pierwszy Luz miał na twarzy zażartość. Wydał pełen wściekłości wrzask.
zanim wkopał obie swoje dłonie w jedyną odsłoniętą część ciała Kentaya, jego szyję, rozświetlając okolicę i twarz iskrami. O rany, to nie zadziała. Adrian mruknął, szczerząc się. Kentaj chrząknął, przyjmując cały impet potężnego wstrząsu bez upadku, po czym chwycił oba ramiona Luza i trzasnął nim w podłogę. Upuścił w tym procesie Bellę, która natychmiast uciekła wraz ze swym życiem. Adrian kliknął językiem w pogardzie. Ona nawet mu nie pomaga. Widać, że to kobieta dla ciebie. Sandu i ja jedynie zerknęliśmy na siebie niezręcznie po tym komentarzu. Niestety, wściekłość Luza po prostu nie wystarczyła mu do spełnienia swojej zemsty. Kiedy wciąż leżał na ziemi, Kentaj uderzył w jego głowę, miażdżąc ją jak arbuza. Dość makabryczny widok. Następnie skierował swój wzrok na Wu, który obserwował całą potyczkę. W końcu, powiedział Adrian. Silni się rozkręcają. Przez chwilę zarówno Wu, jak i Kentaj zdawali się uznawać wzajemną siłę, wahając się tylko przez moment. A potem w mgnieniu oka popędzili na siebie jednocześnie. Oba ich ruchy były kopnięciami, łapiącymi w powietrzu nogi obu stron, co spowodowało, że chodnik pod nimi spękał pod ich połączonym naciskiem. Oprócz ogromnej siły, obaj byli też najwyraźniej biegli w sztukach walki. Przerażająca kombinacja. Ale Wu posiadał jeszcze jeden, bardziej niszczycielski aspekt. Prawdziwą broń. Wu opuścił nogę, decydując się na uderzenie w Kentaya serią pocisków ze strzelby. To wystarczyłoby posłać go do tyłu, rozrywając część tułowia jego kombinezonu. I nie dał mu ani sekundy przerwy. Wu zaraz potem rzucił się do przodu, chwytając hełm Kentaya i roztrzaskując go na swoim kolanie, niszcząc go całkowicie. Próbował zdekapitować go na miejscu piłą, ale Kentaj złapał cięcie, zanim zdążyło dolecieć do celu. Spojrzał na Wu. Jego ciemne oczy wykrzywiły się z wściekłością. Złamał piłę na pół, po czym wymierzył potężnie wyglądający prawy krzyżowy w brzuch Wu, który rozłupał część jego kombinezonu i posłał go z impetem na barierki. Udało mu się uszkodzić to cholerstwo, pomyślałem, zdumiony tym faktem. Oznaczało to, że w minimalnym stopniu ciosy Kentaya posiadały więcej mocy hamującej niż granat M203. O, robi się poważny, uśmiechnął się Adrian. Wiesz, jak nazywają jego technikę uderzania? Co? Pulweryzująca pięść. Wykręca cios w ostatnim momencie, mieląc ciało na miazgę. Z jego siłą to jak przewiercanie się przez mokry papier toaletowy, ale to jest tylko dla zwykłych ludzi. Nie działa na dużych chłopców jak Wu. Zbroja pokrywająca knykcie Kentaya roztrzaskała się przy uderzeniu. Skrzywił się z bólu, gdy cofnął ją, przygotowując się do kolejnego uderzenia. Jesteś przeszkodą dla sprawiedliwości, powiedział przez zaciśnięte zęby. Przygotuj się na egzekucję. Ale zanim obaj mogli się ponownie zderzyć, pięć kolejnych postaci zeskoczyło w dół z dziury, którą stworzył Szatanbot, lądując kolejno wokół Kentaya. Wygląda na to, że cały gang przybył, powiedział Adrian. Zaczął podawać nam rozpiskę pozostałych członków TFVNH. Na początek był Ken Zbieg Raio. 188 cm, 75 kg wagi. Koreańczyk-Amerykanin z Brooklynu. Nie był zbyt złośliwy, po prostu robił sobie co chciał. Problem w tym, że wiele z tych rzeczy było nielegalnych i nieetycznych, bądźmy szczerzy. Nonszalancko żuł tytoń, opierając się o barierki. Jego zdolność była dość ciekawa. Nawet Adrianowi trudno było to wyjaśnić. Pod względem fizycznym Ken był mniej więcej przeciętny, jednak posiadał umiejętność przywoływania portali, z których wyłaniały się obskurnie wyglądające,
ale strasznie potężne byty, które rozszarpywały jego przeciwników. Jednak finalnie, jedyne czego tak naprawdę pragnął, to ucieczka. Nie znosił być monitorowanym. Następny był Nassar, krwawy kręcioł El-Rafich. 174 cm, 76 kg. Był pożyczką od rządu Arabii Saudyjskiej. Posiadał zdolność transformacji w wir złożony ze szklanego materiału, poruszający się z prędkością do 193 km na godzinę, wraz z możliwością wystrzeliwania śmiercionośnych strumieni odłamków na wiele celów jednocześnie. To był dość makabryczny sposób na odejście. Był też naprawdę dziwnym facetem. Podczas gdy prawie każdy inny obcy przydzielony do TFVNH miał stosunkowo jasne ambicje, jego były absolutną tajemnicą. Ale prawdopodobnie nie planował niczego dobrego. Jego oczy błądziły po okolicy, a na twarzy widniał gigantyczny, złośliwy grymas. Następna była Kalista, piękny demon, Taylor. 181 cm, 55 kg. Była modelką w Australii. Jej kariera zakończyła się w dojrzałym wieku 23 lat, kiedy to nagle zamordowała 4 swoje koleżanki z branży, a także policję wysłaną do jej zatrzymania. Podobno jej zdolności były ukryte od urodzenia, stopniowo narastając do punktu, w którym nie była w stanie dłużej ich utrzymać. W trybie demon jej usta były nienaturalnie otwarte. Wokół źrenic tworzyły się ciemne pierścienie, a jej ciało pochłaniały zimne, szare płomienie. Od tej chwili stawała się nieuchwytna jak upiór i wkraczała w ciała swoich ofiar, powodując obfite krwawienie z każdego otworu. Ale to działało tylko na ludzi. W przypadku większości obcych musiała uciec się do fizycznej bójki przy użyciu swoich przypominających brzytwy palców. Jej ambicje były dość jednoznaczne. Chciała po prostu zabić każdego, obcego czy nie. Nasuwa się pytanie, dlaczego w ogóle przydzielili ją do służby, biorąc pod uwagę fakt, że była tak cholernie zmienna. Nieważne. Nigdy nie zrozumiem tych ludzi. Wpatrywała się intensywnie w nas Sara, ale bez żadnych prawdziwych emocji za spojrzeniem. Wyglądało to po prostu tak, jakby chciała go zabić dla samego faktu. Kontynuując, był Clint, normalny gość Rockwell. 185 cm, 82 kg wagi. Podobnie jak Nassar, on również był tajemnicą. Podobno w ogóle nigdy nie był obcym. Żadnych innych światowych mocy, zdolności. Po prostu zwykły, aczkolwiek zdolny facet. Adrian nie wiedział o nim zbyt wiele. Tylko tyle, że był specjalnym przypadkiem, który uzyskał dostęp do poufnych informacji i miejsce w TFVNH dzięki rekomendacji od bezimiennego, wyższego szczebla. Aby zrekompensować jego braki fizyczne, otrzymał ponadwymiarowy superkombinezon nazwany Behemoth, a także działo Bóg Niszczyciel. Ciężki karabin automatyczny, który wystrzeliwał wybuchowe pociski z prędkością 600 obrotów na minutę. Stał nieruchomo, z dość zdecydowanym wyrazem twarzy, jakby miał w głowie jeden, konkretny cel. Dopełnieniem grupy był de facto przywódca oddziału, Jack Wszechamerykanin Barnes. 183 cm, 91 kg. Podobnie jak Clint, on również nie był obcym. Urodzony w Oklahomie i należący do płodnej rodziny, był niewyczerpanie uzdolnionym żołnierzem agentem rządowym, który zdołał wypracować sobie drogę na szczyt z pomocą pewnego nepotyzmu. W końcu został wybrany jako pierwszy obiekt projektu o nazwie Próby Paragonu, w którym rządowi naukowcy próbowali genetycznie zaprojektować nadludzi. Cóż, tak naprawdę nie był pierwszym, ale tak mu powiedziano dla świętego spokoju. W każdym razie jego próby zakończyły się ostatecznie sukcesem. Chyba się mówi, do 8 razy sztuka. W rezultacie
był w zasadzie supermenem z wyłączeniem lotu. Inżynieria genetyczna nie posunęła się jeszcze tak daleko. Człowieku, spójrz na te blond loki, skomentował Adrian. Jak on kurwa ma takie włosy? Miał arogancki grymas na twarzy, gdy przechadzał się do przodu paczki. Wystarczyło mi 5 sekund patrzenia na niego, aby dojść do wniosku, że prawdopodobnie jest wielkim dupkiem. Co to za pośpiech, Kentai? Nie ekscytujmy się tu zbytnio, powiedział Jack. Pamiętasz, kto wydaje rozkazy, tak? Twoje arbitralne rozkazy nic dla mnie nie znaczą, powiedział Kentai, wciąż wpatrując się gwałtownie w Wu. Jedyne, co się liczy, to sprawiedliwość. Mogłem zobaczyć, jak na czole Jacka od sprzeciwu wybrzusza się duża żyła. Okej, mruknął, zanim pozornie się uspokoił. Dokończmy zadanie przed nami. Skierował swój wzrok na Wu. No, chodź tu, wielkoludzie. Straciłeś szansę na uczciwą walkę, kiedy zdecydowałeś się zostać robopsycholem. O ile Wu mógł być w pojedynkę równy Kentaiowi, o tyle zmierzenie się z całym TFVNH naraz było dość wysokim wymogiem. Chyba sam o tym wiedział, bo wyskoczył przez barierki, lądując na niższym piętrze. Idę za nim, powiedział Jack, występując do przodu. Reszta z was załatwia hołotę. Chcieliby tych obcych żywcem, ale będę srodze rozczarowany, jeśli nie przyniesiecie mi z powrotem jakiejś pierdolonej mielonki. To była jedna rzecz, co do której on i Kentai mogli się zgodzić. I pamiętajcie, powiedział, odwracając się do tyłu. Jego wyraz twarzy nagle zalał się furią. Wszyscy też jesteście jebanymi, parszywymi, obcymi ścierwami. Spróbujcie uciec. Spróbujcie ze mną, kurwa, zadrzeć. A będziecie błagać, żebym zakończył wasze żałosne, zajebane życia. Wskazał na Kena. Ty zostań tutaj. Upewnij się, że nikt nie spróbuje uciec przez dach. Zamiast przyjąć do wiadomości polecenie, Ken po prostu wypluł swoją tabakę do plastikowej butelki. Hej! Słyszysz mnie, kurwa, ty japiszonie? Pamiętasz, jak pokonaliśmy was na pieprzonej wojnie? Czy on nie jest Koreańczykiem? Mruknął Clint. Ken na tę uwagę uniósł tylko brew. Stary, nie wiem nawet, jak na to odpowiedzieć. Słuchaj, nieważne, po prostu kurwa posłuchaj mnie, okej? Krzyknął Jack. Ken uśmiechnął się sarkastycznie i wykonał gest obronny. Dobra, szefie. Żyła na czole Jacka wybrzuszyła się jeszcze bardziej. To naprawdę zaczynało wyglądać dość obrzydliwie. W porządku! W takim razie kurwa idziemy! Po zakończeniu swojej motywacyjnej przemowy zeskoczył w dół, przypuszczalnie udając się za Wu. Z wyjątkiem Kena, reszta TFVNH poszła w jego ślady, rozrzucając się po całej przepaści w poszukiwaniu pozostałych pustek. Silni mieli w końcu zetknąć się na jednej krwawej ścieżce. Jak mroczna, dziwna i makabryczna była ta sytuacja. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie byłem choć trochę podekscytowany tym, co miało się wydarzyć.